Witajcie. Kolejny dzień. Szybki test, bo niestety nie widzę ekranu. Także muszę zrobić próbne nagranie. Nowe oświetlenie, nowa aplikacja, filmik, która pozwala lepiej panować nad balansem bieli, nad ekspozycją. Także zobaczymy, czy będzie jakiś skok jakościowy. Zobaczmy, czy dobrze ostrość łapie. Może tutaj. Na jakimś pudełku z tekstem. Krótkie zakupy dzisiaj. No dobra, nagranie sprawdziłem. Wydaje się, że być wszystko ok. No ale zanim unboxing, zobaczmy dzisiejsze zakupy w Carrefourze. Nasiona Anato. Co ciekawe, to nie tylko przyprawa, ale głównie barwnik. Jak w dzisiejszych dniach kupicie jakiś żółty ser, to w większości przypadków jest właśnie dobarwiany czymś takim. W dużym rozcieńczeniu ta czerwień zamienia się właśnie bardziej w pomarańcz żółty kolor. I powiedziałbym 90% chyba przynajmniej serów na rynku jest dobarwianych. Także masło, inne rzeczy. Natomiast jak tu piszą, przyprawa i barwnik w jednym. Czemu nie? Nasiona Anato sprawiają, że Twoje potrawy nabiorą soczystych kolorów, wyrazistego smaku. Nasiona Anato mają ceglaną barwę, kształt trójkąta, nadają potrawom ładne, złociste odcienie. Mogą być dodawane bezpośrednio do potrawy lub zaparzane w gorącej wodzie do uzyskania pożądanego koloru. Nadają słodko-pikantny smak potrawom, podsmażone uwalniają przyjemny aromat, który sprawi, że wszyscy z niecierpliwością będą czekać na spróbowanie potrawy. To przy okazji przetestujemy. Natomiast też trafiłem na Tonka Bean. Tonka Bean. Nasienie tonka, semen tonko, zwane popularnie tonką, to przyprawa jednak najczęściej wymieniana jest jako składnik perfumarkowych firm. Powoli z wyraźną rezerwą poznają tonkę mistrzowie kuchni najlepszych restauracji, proponując ją w menu z połączeniem z owocami morza, rybami, gęsimi wątróbkami. Znacznie odważniej zachęcają do wypróbowania tonki w wypiekach i deserach. Dobrze. Zobaczmy może, jak to pachnie. No dziwne. Faktycznie bardziej nadaje się to do perfum niż do jedzenia. Nawet ciężko do czegokolwiek to porównać. Taki słodkawy, mydlany zapach. No ale spróbujmy. Smak właściwie też trudny do określenia. Będzie trzeba poczytać na internecie, co można z tego zrobić. Tak, na razie odłóżmy to. No i weźmy się za unboxing. No, tutaj już czuję, że to są końcówki do szczał. Prawdę mówiąc, to już zdążyłem złożyć dispute na AliExpress i dostałem zwrot gotówki, bo minęło 2 miesiące i paczki nie dostałem, wydawało się, że już nigdy nie przyjdzie. No ale w końcu jest, także będzie trzeba zakupić jeszcze raz i oddać Chińczykowi pieniądze. Właściwie to chyba był Turek. Country of origin. Declaration operation TR. Ale zobaczmy. Mamy tutaj takie końcówki do szczał. Według opisu to są do trenowania. Natomiast tutaj generalnie chodzi o to, żeby ogłuszyć małą zwierzynę, ptaki. Natomiast taka szczała nie powinna penetrować. W
Tak mocno światło świeci, że nie wiem, czy nie wygląda dziwnie, że nie patrzę w kamerę, no ale inaczej bym strasznie oczy mrużył. Dobra, to odkładamy. Tu w końcu powinien być kolejny Donald Trump. Tym razem srebrna. Oczywiście nie jest to prawdziwe srebro, nawet nie jest to pewnie platerowane. Tylko jakiś metal wyglądający podobnie. Prawda mówiąc, wygląda rewelacyjnie, dużo lepiej niż ta złota moneta. Liberty, in God we trust, 2017. 45. prezydent Stanów Zjednoczonych, Donald Trump. Okay. I ostatnia, i tutaj zagwozdka, bo według opisu to jest bonsai. Nie przypominam sobie, żebym jakieś kolejne nasionka zamawiał. No dobra, to są nasiona papryczki meksykańskiej chiltepin. W Meksyku ona rośnie dziko. No, jest bardzo fajna papryka. Zaraz wam pokażę. Tu mam pojemniczek. Jakiś czas temu na eBayu kupiłem z Niemiec. Oczywiście dostawca z Niemiec, a źródło pochodzenia Meksyk. Nie wiem, czy uda wam się zobaczyć. To są takie małe papryczki. Średniej ostrości. No, jest bardzo fajna ostrość w porównaniu do zwykłych chili. Bo nie mamy tego duszenia takiego pieczenia w gardle, tylko pieczę bardziej na języku i zostawia bardzo fajny posmak potem. Także to by było na tyle. Ostatnia paczuszka na dzisiaj. I co? Mam nadzieję, że wam się podoba. Subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie. Oczywiście linki do wszystkich produktów znajdziecie pod filmem. Także to by było na tyle. Na razie. Hej.